pozytywów po tym meczu chyba głównie druga połowa, bo w tej pierwszej nie wszystko się kleiło, tak jak chyba trener chciał. Na pewno mecze sparingowe są od tego, żeby tutaj popróbować nowych rozwiązań. W pierwszej połowie wyszliśmy takim eksperymentalnym ustawieniem. Zawodniczki na pewno włożyły dużo serca w mecz, jednak to nie wszystko się kleiło. Jest to w tym okresie na pewno rzecz wysoce prawdopodobna. W drugiej połowie już więcej tych sytuacji stworzyliśmy. No i wynik, który uważam jest sprawiedliwy, bo dzisiaj to my stworzyliśmy sobie więcej tych sytuacji. Niemniej jednak no, jakość gry pozostawia jeszcze dużo do życzenia. To była ostatnia gra kontrolna, w której wystąpiliśmy z tyloma zmianami i od następnego meczu w Łodzi już będziemy się starali klarować tą optymalną 11 i 18 meczową. Więc materiał do analizy jest na pewno i liczymy na to, że z każdym kolejnym tygodniem już dziewczyny będą coraz świeższe i coraz lepiej będzie to wyglądało również w kwestiach piłkarskich. To, co też może cieszyć, to co Pan zapowiadał, czyli powrót Ani Zając i Oli Siwińskiej. Powoli, do sezonu jeszcze sporo, ale powoli robi się ciasno i może Pan mieć ból głowy w tej rundzie. No dokładnie, tutaj ta rywalizacja cały czas o miejsce w pierwszej jedenastce, czy to w kadrze meczowej, jest duża. Zarówno Jola, jak i Ania to są bardzo wartościowe zawodniczki, które na pewno dużo wnoszą do naszego zespołu i bardzo na nie liczymy i czekaliśmy długo na ich powrót. Dzisiaj fizycznie bardzo dobrze się zaprezentowały, dlatego to jest taki duży pozytyw dzisiejszego meczu.